Witajcie. Od jakiegoś czasu jest tak, że miłośnicy Bartosiaka i także tych ludzi dookoła Bartosiaka, czyli na przykład generała Pożarcie Boże Skrzypczaka, oni już nawet nie dyskutują o tym, że Bartosiak i Skrzypczak mieli w czymś rację, bo zwłaszcza Bartosiak, czy budzisz też. Że oni mieli w czymś rację, ponieważ no, dociera do nich powoli, że za bardzo to oni niczego nie przewidzieli, tak? Natomiast ich wycofali się na drugą linię obrony, i ta druga linia obrony brzmi, no tak, ale oni mają rację, że trzeba być gotowym. Trzeba być gotowym na wkroczenie Rosjan ewentualne trzeba być gotowym na wszystkie scenariusze. I dobrze, że Bartosiak, a także Skrzypczak i Budzisz i ci inni nas właśnie tutaj tupią nóżkami i żebyśmy byli gotowi, żebyśmy byli gotowi, gotowi byliśmy byli. No to od razu wam mówię, że jest coś takiego jak fetysz takiej symulacji komputerowej, fetysz takiej... De facto, nie, de facto to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo mamy tutaj pomieszanie kilku rzeczy, bo na przykład um, mamy tutaj po, pomieszanie rzeczywistości realnej z komputerową, mamy tutaj pomieszanie zasad panujących w grach komputerowych z, z symulacjach wojskowych. To też są gry komputerowe, nic innego. I one są, mają wartość czysto techniczną, nic poza tym, nie, nie są odzwierciedleniem świata. I mamy pomieszanie jeszcze trzeciego porządku, to znaczy, liderzy mówią ludowi, co lud ma zrobić, tak? To tak Wałęsa był tego mistrzem. Wałęsa przychodził i mówił: Musimy, jako Polacy, zrobić to i tamto. Ja możemy zrobić tak, żeby nie zrobić tego. No to ty jesteś prezydentem, ty to rób. Tak powinno się mu wtedy było odpowiedzieć. No ale jakoś, jak to w Polsce, mało kto znalazł odpowiednie słowa, jak to się mówi. Bo to są rzeczy, które liderzy powinni robić, a nie lud. Na przykład ostatnio Skrzypczak, który niby się wyzwolił z wpływu Bartosiaka, ale też zadgada Farmazony w stylu, że 38 milionów Polaków powinno być gotowym na wojnę. To znaczy, co my mamy niby robić? Nauczyć się strzelać ze strzelby, zapisać się do kółka strzeleckiego, jeść grochówkę, biegać z plecaczkiem po lesie. Nauczyć się robić węzły marynarskie? Takie, takie rzeczy mam robić. Co jeszcze mamy robić? Zbierać jedzenie, wykupywać, tak żeby zabrakło, tak jak przy pandemii, zabrakło jedzenia w sklepach? Otóż oświadczam Wam, że nic z tych rzeczy nie zadziała na armię rosyjską, gdyby ona rzeczywiście wlazła. To znaczy, od, yy, odradzam komukolwiek. Odradzam komukolwiek ćwiczenie się w strzelaniu strzelbą z myślą, że będzie walczyć z Rosjanami. Jeżeli Rosjanie podejdą pod jego dom, to choćby był najlepszym strzelcem na świecie, a Rosjanie, jako ci akurat żołnierze, którzy się do niego zbliżają, byli bardzo kiepskimi strzelcami, bo tak może być w armii. W armii nie są tylko dobrzy strzelcy, nawet w armii zawodowej. To oświadczam, że to na nic się nie zda. Nie chodzi nawet o różnicę jakości broni, tylko chodzi o to, że Rosjanie będą się poruszać takimi czwórkami, ym, piątkami, szóstkami, i tak dalej, i jeden będzie drugiego osłaniał. Więc cywil polski, choćby był najlepszym sokolim okiem w całej Białostrzyźnie, albo nawet całej Wielkopolsce, albo całej Mazowieckim. Nie da rady żołnierzom rosyjskim, którzy idą w szyku bojowym, ale nie tylko żołnierzom rosyjskim, to nie jest, że żołnierz rosyjski takiś niewiarygodnie dobry żołnierz, bo nie, ale nie dałby rady żołnierzowi jordańskiemu, nigryjskiemu, żołnierzowi sudańskiemu by nie dał rady, żołnierzowi nowozelandzkiemu, no, no, tym bardziej, i tak dalej, bo to stale te zachodnie armie to stale ćwiczą. Chodzi o to, że oni się nawzajem będą ubezpieczać, więc jeżeli ktoś myśli sobie, że razem z grupką sąsiadów, też fanów strzelania, wydadzą jakąś niewielką bitwę rosyjskim żołnierzom, to są w błędzie, to się nie stanie, to się nie stanie, zginą po prostu. To tacy pierwsi zginą. Więc to bycie gotowym, bycie gotowym jest bez sensu w ten sposób. Jeżeli chodzi o to, że żołnierze rosyjscy by się nie poruszali w szyku bojowym, tylko by i, nie, i tylko by na przykład kradli tak kradliby na przykład albo gwałcili albo coś takiego no to tutaj jest większa szansa bo jest szansa że to że Rosjanie się wtedy pojawią jako niezorganizowana grupa maruderów to wtedy jest szansa rzeczywiście kogoś ustrzelić ale od razu wam mówię że chłopi polscy jak wchodziła armia radziecka największe problemy to były to byli sybiracy którzy nie nieodróżnili w ogóle nie odróżniali w ogóle Polaków od Niemców i uważali, że Polaków, Polacy to tacy sami Niemcy, oni każdego białego człowieka uważali za, za, za Niemca, więc Polaków trzeba zabijać, gwałcić, męczyć i, i, i okradać. Tak uważali ci Sybiracy, bo dla nich to było wszystko jedno. To, ale nie tylko oni oczywiście dopuszczali się tych rzeczy. No to Chłopi mieli taką właśnie takie różne pułapki, siekiery i tak dalej. No, najczęściej się to kończyło tak, że zarąbali jednego Rosjanina, a drugi zabił jego, tego gospodarza, zabił całą rodzinę, z wątkiem córki, którą najpierw zgwałcił, a potem zabił. I, I tyle, i tak to się kończyło. Tylko to jest mało umoralnia, umoralniające, dlatego się o tych elementach rzeczywistości nie mówi. Dla, bo to są w ogóle takie rzeczy, o których nie mówimy, żeby nie zabijać romantyzmu. I więc nie ta gotowość na nic się nie zda. Jest na przykład taka: albo się prawie na nic nie zda, albo się na nic nie zda. Można ewentualnie podejść na zasadzie takiej, że ja nie pozwolę, nie mogę spokojnie siedzieć, kiedy okradają mi dom i gwałcą córki czy coś takiego. No to na tej zasadzie to trzeba się przygotować na śmierć po prostu, bo Rosjanie to zrobią i tak, jeżeli będą chcieli. E, natomiast e, czy ktokolwiek, jakakolwiek armia najeść, co. To, to, jest, to jest tak, to, że w ogóle taki koncept powstaje w głowach kogoś, no to jest właśnie to, że jesteśmy tym narodem takim sarmackim, romantycznym, nie myślimy w ogóle rzeczywistym światem. Jeżeli rosyjscy maruderzy będą chcieli, to nawet zastosują szyk bojowy do swojego własnego okradania czegoś, tak? Zastosują tak, że w ogóle podejdą, zrobią wszystko to, co chcą i wrócą sobie spokojnie i będą się śmieli i... I cieszyć się, że tyle nakradli i nagwałcili. Tak to się stanie. Bo tak by się stało, gdyby Rosjanie w ogóle do Polski weszli, oczywiście, co jest wątpliwe, dlatego że. E, tutaj jest jeszcze taka kwestia no, dlatego, że wiadomo, że no, Rosjanie ledwo w Ukrainie się poruszają, a co dopiero wojna z państwami NATO. I jeszcze jedna rzecz, jest kult taki preparedness, readiness. Teraz nawet już się nie mówi, słuchajcie o readiness zwykłym, bo to za mało też trzeba mówić o preparedness. Preparedness, takie słowo myślono. W ogóle jest dużo takiego, takich słów, które Amerykanie są w tym mistrzami, takich słów, które mm, oznaczają, że trzeba być gotowym, nawet jak się nie jest gotowym. Czyli jakieś takie, że na przykład do samolotów jest pre-board, mimo że to, to wyśmiewał kiedyś George Carlin. Pre-board, znaczy co? Wejść na pokład, zanim wejść na pokład? O co tu chodzi? Prepare to pre-board. Prepare to pre co to jest pre-board? Co to znaczy ten czasownik? Wejść na pokład, zanim się wejdzie na pokład? Także są takie... I owszem, armia amerykańska rzeczywiście ma takie swoje zasady. tak? No men left behind. Rzeczywiście żołnierze francuscy w Afganistanie wiedzieli, że najlepiej zadzwonić od razu do Amerykanów, bo oni nie będą ustalać twojej pozycji, tylko wyjdą ci na pomoc, zanim w ogóle ustalą twoją pozycję, czyli Narażają się dla ciebie, sojusznika. Więc Amerykanie mają fajne zasady też, ale oni mają także zasady takie, które e, kierują się taką złudną e, zasadą, że można e, wszystko okiełznać, jakby zanim się coś wydarzy. Nie za bardzo. Jest jeszcze jedna rzecz, i tutaj armia amerykańska jest po stronie e, przeciwko skrzypczakom i Bartosiakom przeciwko temu, że naród musi być gotowy na wojnę. Armia amerykańska ma mnóstwo problemów, miała z tak zwanymi pripersami. Armia amerykańska dochodzi do takich pripersów i mówi słuchajcie, to nie jest tak, że musicie wykupić cały Sheetville ze wszystkich rzeczy do jedzenia i budować bunkier na wojnę atomową z Ruskimi, bo ona się najprawdopodobniej nie wydarzy, Rusty też mają trochę do stracenia i więc, więc nie, a poza tym jesteś pierwszym, do którego ludzie przyjdą. Co się stanie z Pripersem? No jak było w Berlinie. No to samo. No, w Berlinie w ogóle było tak, że Rosjanie się poruszali po różnych dzielnicach i nie wystawiali nawet w ogóle nie wystawiali w ogóle tym. Nie wystawiali w ogóle wart, i czasami zdarzało się, że jakiś kompletny, już posiekany niemiecki oddziałek typu 20 ludzi zabił na przykład 500 żołnierzy rosyjskich, bo oni już nawet wart nie zostawiali, byli tacy pewni siebie. Ale z drugiej strony jednak no, cywile nie mieli żadnych szans w żadnej, na żadnej zasadzie. tak? I tak oczywiście pełno czołgów padło ofiarą pancer Faustów. Żołnierze sowieccy strzelali do wszystkich dzieci na wszelki wypadek, bo myśleli, że kurde, Hitler, Jugend, bez munduru. E, tak, tak się to robi, tak się kończy ta preparedness. Lepiej naprawdę, jeżeli, jeżeli masz tam 200 tysięcy żołnierzy, wróg ma 2 miliony wokół miasta, zacieśnia ten to i Sergejba B. I, i liczyć na to, że cię tylko raz zgwałcą po prostu. To, to jest jedyne, co albo w ogóle szczęśliwie jakoś tak Naprawdę nie ma co podkręcać spirali nienawiści. To jest. Na którymś etapie, to jest po prostu absurd się robi. A... No, ale dobrze. W każdym razie więc to też nie wyglądało tak, tak fajnie. To, to nigdy nie wygląda. Wojna nigdy nie jest dobra dla cywilów. Cywile na wojnie mają generalnie przesrane. Na wojnie ten, kto ma jakąkolwiek broń i należy do jakiejkolwiek organizacji, ten guruje. Więc, Ale właśnie to jest ten to clue, jeżeli jesteś dobrym strzelcem i masz strzelbę, ale nie masz jakiejś straży sąsiedzkiej, która umie jeszcze taktykę wojskową i jeszcze parę innych rzeczy razem tego, to, to, to nie macie szans. Zresztą Rosja, każda armia, nie tylko rosyjska, gdyby to była armia jordańska, byłoby to samo. Po prostu trzeba by... Oni sobie przyciągną wsparcie i tyle. To, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać, tak naprawdę. Więc to, że Skrzypczak mówi do Polaków i robi im wodę z mózgów, że mamy, że 38 milionów Polaków ma być gotowych na wojnę. No, co to ma niby znaczyć, tak? Możemy grochówkę ugotować. To jest to, co mogą zrobić zwykli ludzie. I jeszcze mogą wykupić wszystkie rzeczy ze sklepu, powodując problemy bez wojny. I to najczęściej tak to się kończy. Pripersi najczęściej powodują problemy społeczne bez wojny. I wojsko amerykańskie chodzi do tych pripersów i im uświadamia. Słuchajcie, jeżeli wybuchnie wojna atomowa, na przykład, i wy jesteście w tym bunkrze, i macie dużo żarła, to ludzie przyjdą do was, zarżną was w tym waszym bunkrze i zjedzą wasze zapasy. Bo każdy widział, że robicie te zapasy. Preepersom się wydaje, że oni mają jakąś tajną misję. Nie wszyscy widzą, że oni kupują sześć koszyków konserw i sąsiedzi przyjdą ich zarżnąć po prostu i wziąć im to jedzenie, gdyby rzeczywiście była taka sytuacja. Więc Prepers w tym swoim bunkrze ma dużo bardziej przesrane niż zwykły człowiek nawet. Bo zwykły człowiek będzie poddany jakiejś tam, że państwo coś tam zorganizuje, jakieś coś tam. Natomiast Preepers no, będzie ufał sobie. I wiem, że powstały filmy o tym, jak pripersi przeczekują wojnę atomową. Się okazuje się, że, e, że wojny atomowej nie było i wychodzą na zewnątrz. Były też takie, że wojna atomowa była i oni jako jedyni przeżyli, ale nic z tego jakby nie wynika. Także też są ciekawe, rozmaite tutaj koncepty. W ogóle kino, mi się wydaje, że z tych dwóch rzeczy, gra komputerowa i kino, to kino więcej powie nam, co się wydarzy, bo kino... Ma tam ten, ten ludzki experience gdzieś tam, ale kino też się myli. W każdym razie. Natomiast gra komputerowa tego nie ma. I tutaj preparedness, readiness, ja wiem, że to zawsze wygląda dobrze, tak? Bo to są takie rzeczy, co i dlatego obrońcy Bartosiaka i, i jego fanboya w mundurze, czyli Skrzypczaka, i, i drugiego fanboya budzisza. Y... Oni już nawet nie mówią, że Bartoś jak coś przewidział, bo już jest tak oczywiste, że nic nie przewidział. Natomiast mówią, że ale to przecież dobrze, że nas mobilizują. Mobilizują, mobilizują, bądźmy przygotowani, bądźmy przygotowani. Tylko tak, jak mówię, na wojnę się nie da przygotować. No co zrobicie? No możecie wykupić jedzenie. No to, to, to tak, no to można zrobić i zrobić kłopoty waszym sąsiadom i, i innym ludziom w mieście. Bo będą, będzie shortages, będą, jeżeli każdy, jeżeli będzie na przykład w każdym, na każdym osiedlu będzie na przykład 30 ludzi, którzy mają takie prepersowe podejście, to nie wykupią cały supermarket i będą shortages. Tak jak były podczas pandemii, wiemy, jak to działa. tak? Więc to nie jest już fikcja, wiadomo, jak to działa. Jest tylko problem z tego wynika. A potem to jedzenie było wyrzucane, więc marnotrawstwo jedzenia jeszcze w dodatku. Natomiast i pieniędzy. Więc do Pripersów ludzie przyjdą, żeby, gdyby naprawdę był, była wojna, a potem głód, to ludzie przyjdą do Pripersów zabijać ich i zjadać ich zapasy, więc nawet to nie będą ich własne zapasy. Kolejna rzecz, tak jak mówię, walka na zasadzie, że ja jestem tutaj dobrym strzelcem i Rosjanie tak łatwo ze mną nie, byli, nie, nie będą mieli, to przy. Przypomnę, że Rambo był jednak żołnierzem, tak? Kinowy Rambo, a nie cywilem z bronią, który dobrze umie strzelać. Bycie żołnierzem to strzelanie jest nawet najmniej istotne. Żołnierz strzela tak, żeby zabić, najczęściej strzela tak, żeby nie chybić. Nie jest jakimś sokolim okiem, bo nie musi być. Żołnierz jest uczony współpracy w ramach swojego plutonu. I to wszystko porusza się jako wspólna maszyna. Więc absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że ja tutaj Wiśniewski nie dam mojego domu. I nie ma w ogóle o czym, o czym gadać tutaj. To jest jakieś absurdalne zupełnie rzecz. Więc, więc, co mogą cywile zrobić? No cywile mogą organizować obronę cywilną teoretycznie, ale to powinni robić, to powinny robić władze lokalne. Od razu Wam powiem, że jeśli chodzi na przykład o bunkry, to jedyne narody w Europie, które są naprawdę przygotowane na przykład na wojnę atomową, to są Szwedzi i Belgowie. Szwedzi, dlatego że zawsze są na wszystko przygotowani, bo nikomu nie ufają, bo wiedzą, że świat jest szalony i mają podejście, no i byli tym krajem neutralnym, więc sami musieli sobie wszystko zadbać. Szwajcaria ma tą redutę narodową, tylko nie wiadomo, czy się zdążą wycofać, to jest zawsze ten, a, Bel, a Belgowie mają sieć bunkrów, dlatego że wszystkie organizacje NATO i Unii Europejskiej tam są, ale zwłaszcza NATO ma bunkry natowskie po prostu, z których mogą skorzystać cywile belgijscy. W Niemczech są bunkry, ale trochę zaniedbane, więc, więc, tak, generalnie to wszyscy jesteśmy pod gołym niebem, goli i weseli, tak naprawdę. I, i wszyscy jesteśmy. I, i my, i, 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 i Hiszpanie, i Francuzi, i, i Rumuni, i, i Rosjanie też, i Białorusini. Nie ma, te, nie ma tych, tych, tych sieci bunkrów. Także tutaj ten fetysz gotowości jest bez sensu zupełnie. Natomiast czy Morale na przykład żołnierzy rosyjskich w ataku na Polskę to są te rzeczy, których w ogóle gry komputrowe nie biorą pod, tutaj pod uwagę. To jest to, a wydaje mi się, że Bartosiak to jest generalnie przerośnięte dziecko, który ma takiego trochę Duninga kriegera zmodyfikowanego. To znaczy, że on jest ważnym prawnikiem, on jest tam człowiekiem takim ważnym i zrobił sobie hobby. Z gierek komputerowych i symulacji i symulacje trzeba pamiętać, one są czysto techniczne, tak? One mogą oddać jakieś tam rzeczy związane z tym, że ten ma tyle czołgów i takich, a ten ma tyle czołgów i takich i kto wygra, bo jakie są parametry, i kto kogo zaskakuje, wariant taki, wariant taki. One nic nie mówią o tym, co się dzieje ze światem cywilów, co się dzieje z państwem. Co się dzieje z morale przede wszystkim. Bo wojnie decyduje morale. A strasząc raczej nikogo nie przygotowują, tylko pogarszają nasze morale. Więc e, cywile no, nie za bardzo mogą coś zrobić tak naprawdę. Jesteśmy goli i weseli, i tak pozostaniemy. To jest normalne. To jest tak to wygląda. Natomiast na co możemy liczyć? Możemy liczyć na to, że żołnierz rosyjski już wie. Że z tej wojny nic, z takiej wojny nic nie ma. Z wojny ukraińsko-rosyjskiej może będzie Ukraina dla Rosji. Ale co jest dla takiego zwykłego ruskiego soldata? No, mikrofala, pralka, lodówka, tak? Mikrofala, fala, tam odtwarzacz DVD. Zamontujemy sobie na czołgi, jesteśmy tam w Sea Radzi. Ja Ocin Rad Sztuja ja, sztu ja zwarował, Tutaj, e, spiralną ją tak, bo spiralną czyli pralkę. No i teraz tak, no i on wie, że z takiej wojny to może mieć stiralną ją maszynę, i to jest właściwie tyle, co może mieć taki zwykły soldat. I on to już wie. I teraz ma pójść na wojnę z wielkim sojuszem krajów, które nawzajem się popierają, czyli z NATO gdzie nie tylko będzie Ukrainiec z czołgiem amerykańskim, czy brytyjskim, czy niemieckim, tylko i, i z francuską haubicą i, i, i wyrzutnią ręczną szwedzką, tylko będzie żołnierz amerykański, łotewski, estoński, polski, niemiecki, hiszpański, francuski i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej razem obok siebie. I w imię czego? W imię, że co, że będzie miał dwie pralki, wiecie, to, to takie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Socjologię wojny, psychologię wojny, morale. Morale jest najważniejsze. Można być super uzbrojonym i przegrać, bo ma się niskie morale. Na szczęście ja myślę, że Rosjanie mają niskie morale, więc w związku z tym, zresztą to widać po tych karach, jakie one stosują. Coraz bardziej absurdalne kary są. Były, były przypadki zabijania oficerów, przez żołnierzy były przypadki absurdalnych, okrutnych kar na zwykłych żołnierzy. Więc to, to się dzieje kiedy jest niskie morale. Więc myślę, że rosyjski żołnierz już wie, że to nie zadziała. Ale generalnie świat, świat gry komputerowej on do ludzi przemawia, bo ludzie w nie grają. Dlatego ja zawsze mówiłem, że gry komputerowe szkodzą na myślenie. I ja nie miałem na myśli tego, bo to straszny hejt był przeciwko mnie wtedy. Ja nie miałem na myśli, że w ogóle gry komputerowe szkodzą na mózg czy coś takiego, bo wiem, że kiedyś się tak mówiło i tak dalej. One mogą czynić troszeczkę człowieka podminowanym i, i w ogóle ekran, e, ekran, cokolwiek się przy nim robi wpływa źle na nerwy, bo to nie jest normalne gapić się w ekran świecący e, dla człowieka, który powinien hasać po sawannach e, i to gołą stopą najlepiej, nie, a nie tutaj jakimiś adidasami co płasko robią od razu. Tylko mm, wiadomo, że to nie jest naturalne tak ogólnie, ale chodzi też o to, że jest taki fetysz takiej gotowości, że, że, że komputer, że te symulacje komputerowe, które tam Bartosiak, czyli prawnik z Polski, bo on jest tylko i wyłącznie prawnikiem z Polski, nikim nie jest innym. Pojechał sobie do CEPA i tam w ogóle zgrywa, że tam jest jakimś kumplem tych ludzi z tego CEAP, CEPA, a tak naprawdę to on jest po prostu był tam gościem, jako jednym z wielu takich rotacyjnych, półrocznych szkolonych ludków, którzy są zainteresowani takimi szkoleniami. Odbył taką gierkę komputerową i uważa, że jest ekspertem, po prostu. I totalnie mu się pomieszały już światy. Wszystko, co on mówi, wynika z tego, że on żyje. On, Budzisz, a nawet Skrzypczak, który powinien wiedzieć lepiej, który odrzucił Armię Nowego Wzoru jako za mało żołnierską, za mało realną, ale jednak też żyje trochę w tym świecie. W każdym razie tutaj mamy taką sytuację. Że oni myślą, że są rzeczy istotne, czyli na przykład kto pierwszy kogo zauważy, tak, to jest ważne, i że jest ważny potencjał, tak, to jest ważne, ale nie, nie zapominają kompletnie o morale, o sojuszach, o to w imię czego ktoś ma walczyć i tak dalej. A to są rzeczy też świata prawdziwego. Pokażę Wam jeszcze, zobaczcie, porównajcie sobie, jak działają różne światy, na przykład jak działa świat fizyczny. Świat fizyczny i świat astrofizyczny. Czy on działa na zasadzie, że ten, kto gotowy, ten wygrywa? Na przykład, bo to też jest świat, to jest inny świat niż nasz świat polityczno-społeczny, który trzeba uwzględnić przy wojnie. To jest świat. To jest świat czystych mas i przyciągań, tak? czyli świat Newtona, świat Einsteina. Jak działa świat fizyczny? Czy on działa tak, że się przygotować można i coś zrobić? Nie. Fajnie to pokazuje Krzysztof Meissner. On mówi: Jeżeli przychodzisz do, chcesz się zajmować fizyką i astrofizyką, mówi Krzysztof Meissner, polecam jego wykłady, mimo że wciska tylnymi drzwiami Jezusa. Ale nie do tego stopnia, co Heller. To jest w ogóle absurd, co Heller robi. A Meissner mówi dużo lepiej i jeszcze mniej wciska Jezusa tylnymi drzwiami. No niestety w Polsce jest tak, że wiadomo jest, że żeby być naukowcem trzeba całkowicie Boga odrzucić, ale po godzinach można go próbować. Albo wśród laików można go propagować, mimo to, może mimo przecież się nie da. Zwłaszcza interwencjonistycznego Boga no nie da się z nauką pogodzić zupełnie. Natomiast oni i tak to próbują, ale tam już pal sześć z tym całym Bogiem. Ale Meissner mówi na przykład, że świat fizyczny działa według takiego schematu, że nie ma czegoś takiego jak uczenie się, nie ma czegoś takiego jak gotowość, nie ma czegoś takiego jak wzięcie się w sobie i, 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 i działanie czegoś, bo się wziąłem za siebie, tylko jest zasada biblijna, jak on to mówi. Zasada biblijna rządzi. Zasada biblijna to było, nie wiem z jakiego fragmentu on to wziął, ale nazwał to zasadą biblijną, czyli, że ten, kto coś, ten, kto ma dużo, będzie miał jeszcze więcej, ten, kto, nie ma, ten, kto ma mało, ten, tego, ten zostanie pozbawiony nawet tego, co ma. Tak działa zasada astrofizyczna. Tak działa w świat astrofizyki. Jeszcze raz ten kto ma dużo ten będzie miał jeszcze więcej i na końcu będzie miał wszystko ten który um, ma mało um, zostanie pozbawiony nawet tego mało co ma tak działa astrofizyczny świat nie ma tam miejsca na zasługi ale nie ma tam też miejsca na przykład i to warto dlatego to mówię y tam nie ma miejsca na tam nie ma miejsca na pi Prepersów, tam nie ma miejsca na preparedness, tam nie ma miejsca na readiness, tam nie ma miejsca na to wszystko. Czyli jest jeszcze inny sztuczny świat, bo on jest inny niż nasz świat społeczno-polityczny. Bo świat tego, że świat Newtona i Einsteina, świat planet i gwiazd i tak dalej, on nie podlega naszym, naszemu chciejstwu ani, ale to często bardzo się lubi atakować w szlachetną wiarę na przykład ludzi zachodów to że człowiek jest ważny to się uwielbia tym atakować także ziemia to tylko mała blada kulka w przestworze w przestworzu kosmosu tak ale to jest także miejsce gdzie nie działa zasada gier, gier komputerowych gdzie nie działa drugi sztuczny świat czyli świat gier komputerowych to znaczy jeszcze raz świat kosmiczny jest zaprzeczeniem naszego świata polityczno-społecznego i idealistycznego, tutaj na Ziemi, jak my robimy swoją politykę, i gry komputerowe też są tego zaprzeczeniem, bo one są czysto techniczne. Ale gry komputerowe zakładają e, jedną właśnie wartość gotowość. Gotowość jako wartość. I ta gotowość przeniesiona na przykład do świata astrofizyki, nie ma żadnego sensu. Gotowość nic nie zmienia, wola nic nie zmienia. Więc pokazuję Wam tylko, że zasady gier komputerowych mogą nie działać nie tylko w naszym świecie polityczno-społecznym, ale także nie działają, więc są jeszcze mniej warte niż nasze ideały. I o tym wartość jak zapomniał. I dlatego Brnie w to swoje i się piekli, że liberałowie pogrzebią nas, bo wierzą w zobowiązania sojusznicze. To nie trzeba wierzyć, tylko trzeba przygotować się. Tylko jak się przygotować? Ja, ja nie mam nic przeciwko kupieniu większej ilości instalacji przeciwlotniczych, ale jakoś nie widzę, żeby Bartosiak to zalecał. Jeżeli chodzi o czołgi, no to na rynku jest niewiele czołgów, co nawet sam Bartosiak przyznał, że właściwie tylko Korea Południowa ma tak i Amerykanie mają tak czołgi, tak żeby tak po prostu rzucić na rynek. Tak to generalnie nikt nie ma takich tych, więc ten fetysz gotowości on jest nie przystaje do, do świata fizycznego i nie przystaje też do świata polityczno-społecznego, gdzie wola już ma znaczenie, czyli ten świat gier komputerowych jest dosyć szkodliwy, bo on pokazuje, bo, on, bo to przemawia do ludzi: właśnie to, że ja tutaj buduję w settlersach miasto i mój przeciwnik dłubał w nosie, nie zbudował sobie tam chlewików i nie ma świnek i żołnierze jego umierają z głodu, a moi nie, więc ja zajmę jego miejsce. Tak, preparedness jest cnotą w grach komputerowych. Natomiast w rzeczywistości ważniejsze są zobowiązania sojusznicze i ważniejsze jest to, żeby nie musieć umierać, jeżeli nie chcesz. Jeżeli nie, nie, niekoniecznie nie musisz, to um, słuchajcie, gdyby nie było wartości zachodnich, które tak strasznie atakuje Bartosiak i y, który się piekli na nie, to by nie było NATO. jakby nie było NATO, to bylibyśmy już Rosjanami. Ja użę po ruski, a wy, go?